Halo, z tej strony Pedro, a w tym materiale kupimy Mystery Banki za 60 miliardów gemów. Dlatego zapraszam was do oglądania tego odcinka, ponieważ naprawdę warto. Standardowo będzie mi je sprzedawał Tsunami Love 4, który sprzedawał mi już go na poprzednich odcinkach. A jeżeli nie wiecie, co to są Mystery Banki, to zaraz wam oczywiście to wszystko opowiem, ale na samym starcie, widzowie, proszę, zostawcie bardzo dużo subskrypcji i bardzo dużo łapek w górę, ponieważ dzisiaj będę miał do rozdania takiego Hellish Axolotla w wersji Dark Matter. Jak go wygrać, o tym dowiecie się podczas tego odcinka, dlatego musicie go obejrzeć od początku do końca. Widzowie, co to są Mystery Banki? Mystery Banki polegają na zasadzie Mystery Boxów. Płacę gemy i dzisiaj będę kupował 3 Mystery Banki za 10 miliardów, 20 miliardów oraz 30 miliardów gemów. I po prostu będę dostawał coś w banku i nie będę wiedział, co to jest. Będę dostawał dostęp do konta w banku i będę sobie wszystko z tego banku wyciągał. Ale jeżeli tego nie zrozumieliście, to oczywiście za chwilę będę to pokazywał w praktyce, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Zobaczymy też, ile gemów uda mi się zarobić, albo ile gemów uda mi się stracić, ponieważ jest to troszeczkę wobank, bo mogę albo dużo stracić, albo dużo zyskać. Dlatego zapraszam do oglądania i przechodzimy do pierwszego banku za 10 miliardów gemów. Ok, widzowie, pierwszy Mystery Bank właśnie zostanie przeze mnie zakupiony. Jak widzicie, mam na koncie równo 10 miliardów gemów. Podchodzimy do Tsunami Love. On oczywiście że wie, że będę nagrywał ten odcinek. Piszemy mu hi, I want to buy bank for 10B. Dobra, on już wie, bunk, ok, bank pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Dlatego ja się tutaj z nim traduję, nie z Reduxem, tylko z Tsunami Love. I wysyłamy mu tradzika. Więc tak, 10 miliardów, to niestety w Mystery Bankach ja muszę dawać pierwszy gemy, ponieważ ja wiem, że mnie Tsunami Love nie oszuka, ale wy widzowie, jeżeli nie macie pewności, to nie dawajcie pierwszych trade'ów. Tsunami Love 4 też bardzo rzadko niestety sprzedaje Mystery Banki, ze względu na to, że bardzo dużo osób chce od niego te banki. 10 miliardów gemów poszło, ja widzowie mam nadzieję, że nie zostanę oszukany, bo jednak 10 miliardów gemów byłoby mi trochę szkoda. No i zaraz oczywiście dostanę dostęp do tego Mystery Banku. Jak już dostanę ten dostęp, to ocenimy, czy mi się opłacał ten bank, czy mi się nie opłacał ten bank. No i przede wszystkim, czy mnie nie oszukał, no nie? Odszedł już od banku, czyli już prawdopodobnie bank jest dla mnie zrobiony. I invite you, dobra. Czyli dostaliśmy już zaproszenie i sprawdzamy, co będzie w pierwszym banku. Jest to, widzowie, pierwszy bank rozgrzewkowy. Taki po prostu za 10 miliardów. Dzisiaj będą grubsze jeszcze za 20 i za 30. I sprawdzimy, co tutaj dostaliśmy. Dlatego akceptujemy invite'a. I co my tutaj mamy? Sukces. I teraz mamy, widzowie, Sea Dragona? Czemu mamy tylko Sea Dragon? A, to jest jeszcze 5 miliardów gemów, dobra. Ale to i tak, widzowie, jesteśmy na minus. I tak niestety z tego pierwszego Mystery Banku jesteśmy na minus, ponieważ za 10 miliardów dostaliśmy równowartość 9 miliardów. Dlatego ja sobie tutaj oczywiście wypłacam tego jednego peta, wypłacam swoje 5 miliardów gemów, ponieważ wszystko to, co znajduje się w banku, jest oczywiście moje. I tutaj wypłacamy wszystko. No i tak się prezentuje pierwszy dropik. Jesteśmy na minus jakoś 1 miliard. Na samym końcu odcinka też oczywiście podsumuję, czy cały odcinek był na plus, czy na minus. A ja przechodzę teraz, widzowie, do drugiego Mystery Banku za 20 miliardów gemów. To już są naprawdę bardzo duże kwoty, dlatego zapraszam do oglądania. Teraz przed nami Mystery Bank za 20 miliardów gemów, czyli tutaj już wchodzimy w naprawdę bardzo, ale to bardzo duże kwoty. Oczywiście szansa na huge cut'a, z tego co wiem, w najdroższym Mystery Banku wynosi aż 30%, a w tym Mystery Banku 20%, ponieważ 20 miliardów gemów to 20% i tak dalej, więc ja podchodzę oczywiście do Tsunami Love i piszemy mu I want to buy bank for 20B. Znowu napisałem bunk. Czemu ja tak piszę? Bank. Okej, okay, dobra. I wysyłamy mu, widzowie, oczywiście tradzika i zobaczymy, co dostaniemy za tyle pieniędzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 20 miliardów gemów, idealnie odliczone. Proszę bardzo, dla Tsunami Love 4 i zobaczymy, co on mi ciekawego tutaj. Mam nadzieję, że może tyle pomieścić. Tak, mistery, ten Tsunami Love jest doświadczony. No i teraz, widzowie, musimy zaczekać. Musimy zaczekać na dostęp do banku i sprawdzimy, czy dostaniemy huge cut'a, czy nie. 20% w ostatnim odcinku. W ogóle jak nie widzieliście, no to zapraszam was bardzo serdecznie, bo tam udało mi się wydropić na 25%. Zobaczymy, czy dzisiaj mi się uda. Go see i zobaczymy, co mamy w Mystery Banku za 20 miliardów gemów, czyli tutaj już są naprawdę, widzowie, bardzo, ale to bardzo grube kwoty. Troszeczkę się stresuję, no nie powiem, że nie, ponieważ 20 miliardów gemów to jest bardzo dużo, ale czy jesteście, widzowie, gotowi na otworzenie tego banku? Ja oczywiście klikam tutaj, sukces, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, a ja pokazuję wam bank za 20 miliardów gemów i mamy tutaj... Okej,
Okej, okay, ile chodzi i half cut? I half cut chodzi po 4,5b, koło 4,5b, tak? Czyli tutaj mamy 13,5b, 18,5b, jesteśmy na plus. Jesteśmy na plus koło 1 miliarda, więc ja sobie to pozwolicie, że sobie szybciuteńko wypłacę. Tutaj było 5 miliardów, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wypłacamy wszystko, widzowie, i tutaj jesteśmy koło miliarda na plus. Żeby nie było, że to jest jakiś scam czy coś takiego, tutaj też mam tego Sea Dragona, którego chwilę temu dostałem. Jesteśmy 1 miliard na plus, czyli ogólnie w Mystery Bankach jesteśmy, widzowie, na aktualnie na zero. Więc jest to bardzo, ale to bardzo dobry trader, polecam bardzo serdecznie Tsunami Level 4, tylko że jak mówiłem, ma bardzo mało czasu. Więc teraz, widzowie, będziemy iść do najdroższego banku na moim kanale, czyli aż za 30 miliardów gemów. I sprawdzimy, co w nim się będzie kryło, dlatego dajcie mi chwilę, przygotowuję sobie gemy i oczywiście lecimy dalej. No i przed nami, widzowie, ten Mystery Bank za 30 miliardów gemów. Jak widzicie, ja w tym momencie w ekwipunku mogę mieć tylko i wyłącznie 25 miliardów, ale to nie jest przeszkodą, ponieważ najpierw Tsunami Love dam 25 miliardów i potem dorzucę mu jeszcze z banku 5 miliardów i zobaczymy, co dostaniemy w tym Mystery Banku. Więc podchodzimy do niego, piszę mu standardowo I want to buy bank. Teraz już dobrze napisałem for 30 BGMs. Okej, okay, napisałem mu, że chcę kupić i za chwilę wysyłamy mu trade'a. Wysłaliśmy mu, widzowie, trade'a i 25 miliardów gemów. To już naprawdę są mega, ale to mega ogromne sumy gemów. Ready jest. Właśnie dałem komuś za darmo 25 miliardów gemów. No w sumie nie za darmo, bo mnie nie oszuka. Ja jeszcze oczywiście będę musiał 5 miliardów gemów sobie wypłacić z banku, dlatego ja idę do swojego banku i wypłacam tutaj, widzowie, 5 miliardów, żeby po prostu było wszystko spełnione w tradzie. No i za chwileczkę oczywiście będziemy mogli wysłać tego trade'a. Nie mam pojęcia, co on robi z tymi gemami, czy je gdzieś przerzuca sobie do banku, czy na inne konto. Ja po prostu tutaj klikam send trade, ok. I tutaj kolejne 5 miliardów, 3, 6, poszło 5 miliardów gemów i łącznie 30 miliardów. Co za tym idzie? Będę mógł otworzyć najlepszy bank w tym momencie u Tsunami Love 4, ponieważ on nie ma droższego banku. 30 miliardów to jest max i to też jest bank zrobiony podobno specjalnie dla mnie, ponieważ ja u niego już wydałem koło 100 miliardów gemów, a po tym odcinku koło 160 miliardów, bo już było wiele odcinków z Mystery Banków. Naprawdę wam się ta seria bardzo, ale to bardzo podoba. Trade, send, trade, go! Okej, okay, widzowie, czyli mamy już ten Mystery Bank, mamy już go. Czy tutaj jeszcze nam się nie pojawiło zaproszenie od Tsunami Love, nie oszukał nas. Stresuje się niesamowicie, zrobimy standardowo, czyli ja po prostu otworzę ten bank, klikam yes, jestem sukces i teraz zamknę oczy, widzowie, i najpierw wam pokażę i potem policzymy, co tam dostałem. Dlatego otwieram ten bank za 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, ja zamykam oczy i co my tutaj mamy ciekawego? Ja jeszcze nie wiem, wy już wiecie, więc otwieram oczy. Okej, okay, 30 miliardów gemów. Liczymy. Stack Dog 12B to jest zaniżona cena, jego cena to jest około 14 miliardów. Orka to jest około 3, czyli mamy 17 miliardów. Tutaj 22 miliardy, coś takiego. Czyli tutaj już mamy 32 miliardy. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj jakieś 2 miliardy, 35... Widzowie, ile to jest gemów? To jest około 40 miliardów, jak ja dobrze liczę. Jeszcze raz. 14 dodać, to jest mamy 19, 20, 21. Tutaj 3, czyli mamy 24 i 15, 39 miliardów. Ej, to jest taki zarobek, ja nawet nie wiedziałem, że to jest tyle warte. Bo tutaj ceny są naprawdę giga, giga spoko. Dobra, 5 miliardów gemów oczywiście szybko wypłacamy. Halo, ja chcę jeszcze wypłacić to wszystko inne, ponieważ to wszystko należy do mnie. Ja jestem, widzowie, mega, ale to mega zadowolony z tego trade'a. Żeby nie było, ja te wszystkie ekskluzywy i tak dalej, widzowie, mam u siebie. Żeby nie było, że jest to jakiś scam i tak dalej, więc proszę, macie to potwierdzenie. I teraz oczywiście, jak wygrać, widzowie, Dark Matter Hellish Axolotla. Jest to banalnie, ale to banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję na moim kanale, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem i wystarczy, że w komentarzu napiszecie słowo Mystery Bank oraz wasz nick z Robloxa. Będę wtedy wiedział, że oglądaliście odcinek do tego momentu i będę też wtedy wiedział, że chcecie wziąć udział w tym konkursie. Losowanie będzie co około 3 do 5 dni od wyjścia tego odcinka, dlatego spieszcie się, widzowie,
bo taka okazja może już się nie powtórzyć i przede wszystkim zaproście waszych znajomych, ponieważ to może zwiększyć waszą szansę na wygraną. Ja mam dla was jeszcze standardowo dwie bardzo ważne informacje, dlatego zostańcie na tym odcinku i zobaczcie, co się będzie działo. Standardowo zapraszam was do mojego Discorda, do którego link macie w opisie. Dlaczego warto tu wbić? Zobaczcie, ile mamy darmowych, prywatnych serwerów do Pet Simulator X. Dodatkowo codziennie są konkursy na Robuxy, pety albo gemy, w zależności od tego, jaki mamy dzień tygodnia. Taki mamy konkurs. Bardzo dużo osób chce tutaj robić serwery 2.8. Najszybszy tutaj macie kontakt ze mną. Wszystkie linki do Pet Simulator X, banki, indeks, dosłownie wszystko tutaj macie o tematyce Robloxa. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Utworzenie konta Discord jest 100% darmowe, jeżeli nie macie jeszcze konta na Discordzie, to polecam założyć i dodatkowo jeszcze dołączenie na naszą grupę również jest w 100% darmowe, więc zachęcam każdego do wbicia. Drugą bardzo ważną informacją jest oczywiście moja grupa na Robloxie, Robaki Pedra, do niej też macie link w opisie. Wystarczy, że klikniecie tutaj Join Group i już jesteście częścią naszej społeczności. Widzowie, jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, może zakupić jakąś koszuleczkę widza? Będę wam za to bardzo, ale to bardzo wdzięczny i chciałbym oczywiście pozdrowić ostatnie osoby, które zakupiły te koszulki, a jeżeli wy chcecie się tutaj znaleźć, to oczywiście wiecie co robić. Dziękuję wam za serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się, do następnego razu, siemano!